Kryteria są z góry ustalone. Oceniamy warsztat aktorski, pomysł na spektakl, sposób jej prezentacji i każdy z elementów, który pojawia się na scenie, to znaczy scenografię, ruch sceniczny, oprawę muzyczną. Każda z tych rzeczy wnosi coś ciekawego do tego spektaklu i to bierzemy pod uwagę przy ocenianiu. Ale też jakby wiodącą rzeczą jest prezentacja całości, to znaczy czy ten spektakl w całości nas uwodzi, czy jako całość przemawia do naszej wyobraźni, do naszych emocji i to jest jakby pierwszym elementem, od którego wychodzimy przy ocenianiu i przywołanianiu zwycięzców.